Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak uzyskać znaczącą przewagę nad innymi ludźmi? Często wypieramy się, że nie chcemy zdobywać coraz większej pozycji w biznesie, relacjach czy miejscu pracy, jednak tak wygląda ludzka natura. Mimo iż kulturowo uznaje się, że władza wiąże się z brakiem moralności czy całkowitym egoizmem, to kiedy spojrzymy na większość ludzi, ich pragnienie poczucia kontroli przewyższa większość potrzeb. Władza jest nieuniknioną częścią nas. O wiele lepiej jest poznać i zrozumieć zasady, według których działa, aby móc ją skutecznie wykorzystywać, niż po prostu ignorować lub wypierać się pewnych instynktów. Bo kiedy zrozumiesz mechanizmy rządzące tym światem, nie będziesz ulegał najprostszym oraz najbardziej pierwotnym emocjom. Spójrz na nasz kraj. Wystarczy, że jakiś polityk albo celebryta wypowie pewne słowa i ludzie dostają szału, zaczynają się oburzać, jednocześnie nie zdając sobie sprawy, że w wielu przypadkach jest to element gry. Ale o wiele łatwiej dać się złapać w szpony lęku, zazdrości czy frustracji, bo są one związane z instynktami przetrwania i nie wymagają głębszego zaangażowania obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji. I to nie jest subiektywna ocena, tylko perspektywa naukowa. Nieumiejętność rozpoznania tych mechanizmów to objaw życia w bańce. Mówiąc, ja mam gdzieś panowanie czy władzę, mnie to w ogóle nie dotyczy, okłamujesz siebie, stajesz się nieświadomą osobą, która prędzej czy później zostanie wykorzystana. I nie mówię o jej najwyższych szczeblach, ale o zwykłych sytuacjach, które mogą nas spotkać nawet podczas robienia zakupów. Kiedy będziesz potrafił ją wykorzystać, unikniesz wielu nieprzyjemnych sytuacji oraz wzniesiesz relacje na zdecydowanie wyższy poziom. Dlatego w dzisiejszym odcinku podsumujemy pierwsze 10 zasad z książki Roberta Greena 48 praw władzy. Co ciekawe, stała się ona światowym bestsellerem i była tak potężną pozycją, że została zakazana w wielu więzieniach. A więc jeżeli film Ci się spodoba, daj znać w komentarzu, to w następnych odcinkach omówimy kolejne prawa. To co, jesteś gotowy? Prawo numer 1. Nigdy nie przyćmiewaj mistrza. Zgodnie z tym prawem kluczem do osiągnięcia władzy i sukcesu jest utrzymywanie dobrych relacji z ludźmi, którzy są ponad nami w hierarchii społecznej lub zawodowej. W kontaktach z tak zwanym mistrzem powinniśmy zawsze zachowywać umiar i nie próbować przysłonić jego umiejętności, nawet jeśli posiadamy większe zdolności oraz talenty od niego. O czym warto wspomnieć, to że w kontaktach z takimi osobami warto od czasu do czasu wtrącać mały komplement odnoszący się do aspektów, na których im zależy. Załóżmy, że idziesz do szefa po podwyżkę. Jak zachowuje się większość ludzi? Mówią, pracuję więcej niż wszyscy. Zdobyłem większą ilość klientów od Kasi, Marcina i zasługuję na te pieniądze. Popatrz na konstrukcję tego zdania. Ja i jeszcze raz ja. Jest to zupełnie egoistyczne podejście, które skupia się na dobru twoim, a nie całej firmy. Zamiast koncentrować się tylko na swoich osiągnięciach, warto wtrącić do rozmowy elementy, na których zależy tak zwanemu mistrzowi. Często możemy usłyszeć od ludzi, o, on ma znajomości i dlatego ma tak łatwo. Ale tak wygląda życie. Bardzo ciężko jest osiągać wielkie rzeczy bez pomocy ludzi, którzy są wyżej od nas. I wiele młodych osób ma tendencję do popisywania się, podważania pewnych autorytetów, a co najgorsze, niesłuchania, co ci ludzie mają do powiedzenia. Ale w ten sposób przyćmiewają jego pozycję i tak oto skazują się na bycie wiecznym podwładnym. Im lepiej będziesz się prezentował przed swoim mistrzem, tym większy poziom władzy osiągniesz. Być może będziesz zmuszony poprosić go o pomoc, popełnić małe błędy i stworzyć okazję do tego, by pokazać mu, że jest istotnym elementem obszaru, który bardzo kocha. Ale gwarantuję ci, że wtedy zobaczysz w jego oczach iskierkę. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie podporządkowywać się ich woli oraz ignorować swoje cele. Robert jasno podkreśla, że jeżeli jesteś z natury bardziej ambitny czy lepszy od tak zwanego mistrza, najlepiej będzie, jeśli całkowicie unikniesz pracy dla niego. Prawo numer 2. Nigdy nie pokładaj zbytniego zaufania w przyjaciołach. Naucz się wykorzystywać wrogów. To może wydawać się dziwne, ale przyjaciele są o wiele bardziej skłonni do zdrady, niż jest to w przypadku wroga. Jeżeli się z kimś nie lubisz, większość jego ruchu wobec ciebie jest do bólu przewidywalna. To tak jakbyś grał w szachy i widział 3 następne ruchy przeciwnika. Nie możesz zapominać o tym, że twoi wrogowie będą starali ci się udowodnić swoją wartość. Ich działania rzadko będą fałszywe, bo nie kryją swoich zamiarów. Zazwyczaj znasz motywacje, które nimi kierują i nie chowają się za przyjaźnią, co czyni ich bardziej godnymi zaufania. Pamiętaj, że twoja wrogość do kogoś nie musi być przeszkodą w osiąganiu wspólnych celów. Niestety, ludzi zjada własne ego, więc wolą stracić, niż na chwilę podać komuś rękę.
Często jest tak, że kiedy zaczynasz osiągać sukcesy w swoim życiu, wielu twoich znajomych będzie się uśmiechać i klepać cię po plecach, ale w głębi duszy czujesz, że ten uśmiech wcale nie jest taki szczery, gdyż nie zachowują się tak, jak to było dotychczas. Będą mówić ci to, co chcesz usłyszeć, ale przez to nigdy nie będziesz w stanie się rozwijać. Kiedy nie będziesz się rozwijać, dosięgnie cię stagnacja, a wraz ze stagnacją nadchodzi niesprzyjający wiatr. Na końcu, gdy zagrożenie sztormem będzie na tyle duże, zabiorą ze sobą koło ratunkowe i tak oto zostaniesz sam na środku morza. A jeżeli mi nie wierzysz, to wystarczy, że spojrzysz na to, co obecnie dzieje się na świecie oraz całą historię tej planety. Wtedy bardzo szybko się przekonasz, że nie są to odosobnione przypadki. Prawo numer 3. Ukryj swoje intencje. Większość ludzi nigdy nie może poznać prawdziwych zamiarów, gdyż bardzo szybko wykorzystają je przeciwko tobie i sprawią, że staną się one twoją słabością. Zamiast tego złap ich za rękę i wprowadź w głąb potężnego lasu. A kiedy zorientują się, że bez mapy nie znajdą drogi wyjścia, okaże się, że będzie już za późno. Ludzie mają naturalną skłonność do ufania pozorom oraz pierwszemu wrażeniu, które tworzą na nich inni ludzie lub sytuacje. To często prowadzi do błędnych przekonań i podejmowania emocjonalnych decyzji opartych na niepełnych lub fałszywych informacjach. Wystarczy pstryknąć palcem i już zachowują się w określony sposób. Druga strona medalu przestaje mieć znaczenie. Według nich to, co jest rzucone na wierzch, przedstawia cały obraz sytuacji. To zjawisko można coraz bardziej dostrzec w mediach społecznościowych, gdzie ludziom z wielką łatwością przychodzi ocenianie innych bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Ale działa to też w przeciwną stronę. Przykładowo osoba chcąca przekonać innych do swojego punktu widzenia może wykorzystać zasoby takie jak wykształcenie czy status społeczny. Jednakże według Roberta najbardziej należy uważać na jednostki przesadnie pokorne, chowające się oraz nijakie. One bardzo często budzą zaufanie innych ludzi ze względu na swoją pozornie bezpieczną i niegroźną naturę. To nie jest uniwersalna zasada, dlatego ważne jest, aby zawsze zachowywać zdrowy sceptycyzm wobec pozorów i zwracać uwagę na mowę ciała takiej osoby, jej nawyki oraz ludzi, wokół których przebywa, dzięki czemu bardzo szybko poznasz jej prawdziwą twarz. Prawo numer 4. Zawsze mów mniej niż trzeba. Jak mówi stara i często powtarzana zasada, po to masz dwoje uszu, by więcej słuchać niż mówić. W momencie, gdy nie jesteś w stanie kontrolować, kiedy mówisz i co mówisz, oddajesz władzę w zewnętrzne ręce. Udowadniasz, że to, co próbujesz przekazać, to tylko zwykły zlepek nic nieznaczących słów. Po drugie, kiedy cały czas klepiesz, istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że w końcu popełnisz błąd. A jeżeli pełnisz ważną społecznie funkcję, możesz być pewny, że zostanie to obrócone tak, że wyjdziesz na tego złego. Ludzie pewni siebie, wręcz onieśmielają swoją ciszą i potrafią wykorzystać ją na swoją korzyść. Pewnie nieraz miałeś taką sytuację, że prowadziłeś z kimś rozmowę telefoniczną i nagle zapada mroczna i niezwykle stresująca cisza. Co się wtedy dzieje? Próbujesz wypełnić lukę, którą wspólnie stworzyliście, ale to błąd, gdyż przy okazji tracisz władzę nad całą konwersacją. Twoim zadaniem jest kontrolować dynamikę sytuacji, a nie sprawiać, że staje się ona bardziej nerwowa. Oczywistym jest, że jak rozmawiasz z członkiem rodziny, to nie będziesz się nad tym zastanawiał, jednak głównie chodzi tu o sytuacje negocjacyjne. To, o czym również wspomina Green, to żeby szczególnie uważać na sarkazm oraz wszelkiego rodzaju szpileczki. Satysfakcja, jaką uzyskasz dzięki odegraniu się na kimś, w wielu przypadkach będzie niewspółmierna do osiągniętych zysków. W ten sposób możesz bardzo łatwo rozdrażnić drugą stronę, która uzna to za rzucenie rękawicy, a kiedy ją podejmie, może zrobić się z tego bardzo gęsta atmosfera. Prawo numer 5. Tak wiele zależy od reputacji. Chroni ją swoim życiem. Jak mówił jeden z najbardziej wybitnych inwestorów Warren Buffett, potrzeba 20 lat, aby zbudować reputację i 5 minut, aby ją zrujnować. Jeśli o tym pomyślisz, będziesz robił rzeczy zdecydowanie inaczej. W momencie, kiedy ktoś cię pomawia, czy sprawia, że jesteś słabszy, zrzuca na ciebie masę wściekłych umysłów. Dlatego twoim zadaniem jest przygotować się na ataki, zanim nastąpią i pokazywać przeciwnikom, że nie warto jej nadszarpywać. Bo ostatecznie, jeśli prawda wyjdzie na jaw, to oni mają ponieść największą stratę. Nigdy nie pokazuj, że cię to boli albo wpływa na twoje samopoczucie. W
Wiele osób będzie ci zarzucać, że nie potrafisz zmierzyć się z krytyką, ale problem polega na tym, że oni o tym zapomną, a plama na wizerunku pozostanie do końca życia. Ważnym jest, aby rozważać swoje działania w kontekście ich potencjalnego wpływu na ten aspekt. Jeżeli skupiasz się na niej, masz gwarancję, że będziesz podejmować znacznie mądrzejsze decyzje. I te decyzje nie mają wydawać się mądre z punktu widzenia społeczeństwa, tylko logiczne oraz chłodno przekalkulowane. Ludzie powinni znać cię z powodu uczciwości, potężnej etyki pracy, co jednocześnie sprawi, że będziesz miał o wiele łatwiej w załatwianiu nawet najbardziej przyziemnych spraw. Prawo numer 6. Za wszelką cenę zwracaj na siebie uwagę. Twoim zadaniem jest tworzyć ciekawy i uniwersalny wizerunek, który ludzie zapamiętają na lata. Jest to również znane jako efekt aureoli. Jest to psychologiczne zjawisko, w którym ludzie oceniają innych na podstawie jednej pozytywnej cechy, która jest związana z ich wizerunkiem, jednocześnie przypisując im inne pozytywne cechy, choć niekoniecznie mają na to dowód. Obserwuj trendy i buduj swoją markę, która jest atrakcyjna dla innych poprzez wydawanie się większym, bardziej kolorowym niż przeciętna szaro-bura masa. W Polsce zadanie jest ułatwione, gdyż większość boi się wychylać, ale nie możesz ulegać presji otoczenia. Każda uwaga, czy to pozytywna, czy to negatywna, jest o wiele lepsza od bycia ignorowanym. Pamiętaj, by nigdy dokładnie nie przedstawiać, co zamierzasz zrobić. Według Roberta, używanie tajemnicy w swoim działaniu może potęgować atrakcyjność tego, co robisz, tworząc atmosferę oczekiwania. Dlatego tak dobrze sprzedają się wszystkie seriale czy filmy, które tworzą wokół siebie taką aurę. I one wcale nie muszą być dobre, ale i tak ludzie będą chcieli go zobaczyć, żeby dowiedzieć się, co się w nim kryje. W ten sposób cel zostaje osiągnięty. Dlaczego wszystkie gwiazdy, które świadomie wykazują się hipokryzją, czy od czasu do czasu mówią jakieś dziwne rzeczy, mają taką popularność? Gdyż zdają sobie sprawę, że to właśnie pobudza wyobraźnię, która na końcu sama dopowiada pewne rzeczy. I tak nieświadomie nawiązują relacje z drugą osobą, nawet jeżeli ktoś nie pała do nich sympatią. Prawo numer 7. Spraw, by inni wykonywali za ciebie pracę, ale zawsze przypisuj sobie zasługi. Dla wielu to prawo może wydawać się mocno kontrowersyjne, ale tak w zasadzie wygląda życie dużego przedsiębiorcy. Czyli wykorzystaj wiedzę ludzi, aby zaoszczędzić czas i wznieść swój projekt na znacznie wyższy poziom. Chodzi w niej o to, by nigdy nie poświęcać swojej uwagi na rzeczy, które mogą zrobić dla ciebie inni, bo na końcu to i tak ty zostaniesz zapamiętany. Społeczeństwo będzie wspominać o twojej niezwykłej skuteczności, nawet jeżeli nie zamoczyłeś w tym ręki. Ludziom wydaje się, że mogą wykonywać całą pracę sami, ale tak nigdy nie zbudujesz wielkiego imperium. Proś o pomoc ludzi, korzystaj z tego, co zostało zapisane na kartach historii i czerp mądrości z największych tego świata. Na podstawie tego buduj swoją pozycję, a na końcu przyjmuj za to zasługi. Ich odpowiednie odbieranie jest niezwykle ważne, gdyż wtedy będziesz postrzegany jako osoba efektywna, która dokładnie wie, dokąd zmierza. Tak według autora zbudujesz pozycję geniusza. Prawo numer 8. Spraw, aby inni ludzie przyszli do ciebie. W razie potrzeby użyj przynęty. Kiedy prowadzisz z kimś potyczkę, spraw, by to przeciwnik udał się na twój teren. Po pierwsze, gdy zmuszasz innych do działania, masz kontrolę nad całą sytuacją. Po drugie, tworzysz warunki, które będą sprzyjać prowadzonym interesom, gdyż kontrolujesz środowisko wokół ciebie. Kiedy negocjujesz deal biznesowy i ktoś zaprasza cię do danego miejsca, nie wiesz, co na ciebie czeka. Być może będziesz musiał prowadzić rozmowy na niewygodnym krześle, gdzie zostaniesz zasypany trudnymi pytaniami. Dlatego twórz sytuację, gdzie to ty możesz subtelnie ustawiać innych w defensywie. Rdzeniem władzy jest zmuszanie innych do określonych reakcji. Ostateczny ruch na szachownicy ma należeć do ciebie. Przeciwnik nie może się spodziewać, co na niego przygotowałeś. Być może przyparcie do muru sprowokuje u niego nerwową reakcję, ale nigdy nie możesz temu ulegać. Moim zdaniem ta zasada najlepiej działa w sporcie, czyli wyczekujesz, stwarzasz odpowiednie warunki i atakujesz wtedy, kiedy rywal najmniej się tego spodziewa. Prawo numer 9. Wygrywaj przez swoje działania, nigdy przez kłótnie.
Jak mówił stoicki filozof Epiktet, nie tłumacz swojej filozofii, ale wciel ją w życie. To czyny mają być największym argumentem oraz siłą. Skłaniaj innych, aby zgadzali się z tobą poprzez działania, które podejmujesz, przy okazji nie używając żadnych słów. Pozorne zwycięstwo, które odnosisz dzięki argumentom, będzie krótkotrwałe. Oczywiście, możesz uświadamiać, możesz rozwijać pewne kwestie po to, by wyprowadzić nieświadome osoby z błędu, ale nie próbuj zawracać kijem Wisły. Dlaczego? Spójrz na debaty polityczne. Czy kiedykolwiek widziałeś, aby na końcu obie strony się ze sobą zgodziły? Takie sytuacje praktycznie nie mają miejsca, gdyż słowa same w sobie nie są wystarczające, aby zmienić czyjeś głęboko zakorzenione przekonania. Na przykład, kiedy dziecko dorasta, nigdy nie zwraca uwagi na to, do czego próbują go przekonać rodzice, ale już za to patrzy na ich działania. Jeżeli widzi, że mówią jedno, a na końcu i tak robią drugie, nadal będzie podejmować się tych samych czynności, które niekoniecznie muszą być dla niego dobre. Można mu powiedzieć, żeby siedziało nad książkami, ale jeżeli widzi, że jedynym zajęciem rodziców jest klikanie przycisków na pilocie, na pewno nie zachęci go to do ciężkiej pracy. Zauważ, że nawet jeżeli wygrasz argument, to druga strona zazwyczaj czuje się urażona, przez co budujesz negatywną atmosferę. Według Roberta, kłótnie oraz dyskusje słowne mają znaczenie tylko, kiedy zostaniesz złapany na kłamstwie i musisz wyjść z twarzą z danej sytuacji. Wtedy nie masz wyboru, więc zareaguj, przy okazji sprawiając, że nie przerodzi się to w coś gorszego. Na końcu traktuj walkę jako ostateczność, a nigdy jako jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Prawo numer 10. Unikaj nieszczęśliwców oraz pechowców. Energia jest fundamentalną częścią wszechświata i wszystko wokół nas się porusza. Kiedy wchodzisz w złe środowisko, zaczynasz przyciągać do siebie doświadczenia, które są z nim związane. Prosisz się wręcz o to, żeby takie sytuacje cię spotykały. Tak samo stany czy zaburzenia emocjonalne są bardzo zaraźliwe. Często możesz spotkać się z opinią, że warto wchodzić w relacje z osobą, która ma problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym wiele nieudanych związków, gdyż my na pewno ją zmienimy. Ale jeżeli nie zajmujesz się tym zawodowo, odpuść, bo prędzej czy później odbije się to na wszystkim, czym się zajmujesz. Cytując autora 48 praw władzy, możesz czuć, że pomagasz tonącemu, ale w rzeczywistości tylko przyspieszasz własną katastrofę. I to jest prawda. Kiedy chcesz ratować osobę, która wpadła do wody, nigdy nie powinieneś do niej wskakiwać i próbować przeciągnąć ją na brzeg. Dlaczego? Bo gdy będziesz próbował ją ratować, zacznie się szarpać i tak oto wspólnie wylądujecie na dnie. A więc szukaj osób, które są w wyważony sposób szczęśliwe oraz odnajdują poczucie sensu. Dzięki temu zaczniesz przyciągać do siebie pozytywne doświadczenia, które będą oddziaływać na jakość twojego życia. A jeżeli postanowisz inaczej, weź odpowiedzialność i licz się z potencjalnymi konsekwencjami. Chcesz usłyszeć jedną z najlepszych mów motywacyjnych po polsku? To kliknij w odcinek obok mnie. Do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.